sam wyjazd jest efektem pobytu prezesów Towarzystw Muzycznych Chopinowskich, ponieważ ponad rok temu w Zabrzu odbyła się konferencja na kopalni Guido 360 metrów pod ziemią i tam zaproponowałam, aby Orkiestra Dęta przywitała gości. Występ tak się spodobał, że zakończyło się to zaproszeniem młodzieży do zagrania koncertu przed tym koncertem festiwalowym. Program wyjazdu jest bardzo ciekawy, bo oprócz koncertu, który odbędzie się jutro, mamy zaplanowane zwiedzanie okolic Gamin, kąpiel w jeziorze Lundamsi, a także w powrotnej drodze zwiedzanie Wiednia. Przygotowania trwały już w zasadzie od kilku miesięcy, bo to pod kątem tego festiwalu chopinowskiego trzeba było troszeczkę repertuar odpowiednio dobrać. Na pewno zagramy coś Mozarta, jest to Austriak, więc musi być to obowiązkowo. A poza tym utwory, które mamy w stałym repertuarze, są to utwory z muzyki filmowej, rozrywkowej, musicalowej. Jako orkiestra wyjeżdżamy pierwszy raz na taki wyjazd zagraniczny, ale pojedynczo uczniowie już reprezentowali szkołę na występach miast partnerskich. To jest taki pierwszy raz z orkiestrą taki wyjazd. Wcześniej wyjeżdżaliśmy tylko z paroma osobami do Niemiec. To jest bardzo dobry sposób, żeby się dobrze bawić, żeby pokazać swój talent, żeby pokazać, że można w orkiestrze pokazać coś fajnego. To jest duże wyróżnienie dla naszej szkoły. Widać, że jakby wszystko to idzie w dobrym kierunku. Gramy w różnych miejscach, ludzie nas zauważają i jakby jest to dla nas duże wyróżnienie, że możemy pojechać tam, zaprezentować się w jakiś sposób. No, szczególnie ze znajomymi wyjechać do Austrii, do Wiednia, no jest to fajna rzecz.